Siema. Wyruszyłem na krótki spacerek. Mamy prawie godzinę 20. Dzisiaj nie wędkuję. Wczoraj siedziałem prawie 3 godziny na pomoście. O tu. Ani nawet jednego brania. Łapy, komentarze mile widziane. O tym, że reklam nie przewijamy, chyba przypominać nie muszę. Słuchajcie, przyjechałem wczoraj pod wieczór na rybki. Pomyślałem sobie, poniedziałek troszeczkę się zrelaksuje. Będzie spokój, cisza. Zachodzę tu. Muza napierdziela, jakieś małolaty zrobiły sobie imprezkę. No ale idę z wędkami. Coś tutaj urzędowały na tym pomoście. Wchodzę z tymi wędkami. Nie wiem, ze 30 osób tutaj wczoraj było. Ładne dziewczęta, młode. Naprawdę niektóre śliczniutkie. No i coś tutaj robiły na tym pomoście. Ja wchodzę z wędkami, mówię, dziewczyny, będziecie się kąpały czy coś? A co, chciał pan połowić? Mówię, taki miałem zamiar, że sobie tutaj usiądę. Nie, nie, my tylko patrzymy, zdjęcia robimy. Mówię, dobra, pomimo tego, że muza napierniczała, wrzaski, piski, no takie 15-16-latki, to wiecie, jak się zachowują. Pomyślałem sobie, usiądę sobie tu na pomoście. Może będą jakieś ciekawe tematy do nagrywania. Troszeczkę ich tutaj przyobserwuję. Siedzieli tutaj przy tych stołach. Fajna woda, spokojna. No ale wczoraj dwie wędki wyrzucone. 3 godziny prawie do 22 siedziałem. Dupa blada, nawet jednego pociągnięcia na żadnej z wędek nie było. Przejdziemy się tutaj. Klimatycznie tutaj jest. Ławy, stoły, grillowisko. Można jakąś pannę wieczorem zaprosić na brąka. W razie czego. Dobra, wychodzę stąd, bo tutaj troszeczkę jest ciemnawo. No i słuchajcie, muzyka napiernicza. Browary piją. Nasłuchałem się troszeczkę różnych dziwnych piosenek. Jak to leciało? Posyp mi kreskę, będę rół tereskę. No, słuchajcie, ja tak siedzę, słucham tego refrenu. Posyp mi kreskę, będę rół tereskę. I te wszystkie małolaty, 15-latki, no, niektóre były takie wyrośnięte nawet. Powiem wam, byłem miło zaskoczony. No i wszystkie tam śpiewały, dobrze te refreny znały. Opowiadałem wam, że w zeszłym roku po drugiej stronie, jak siedziałem, tam też robili grilla czy ognisko. Jaki to był refren? Poszła do łóżka z alkoholikiem, zrobiła mu z połykiem. No i słuchajcie, te wszystkie piętnachy skakały i ten refren śpiewały. Zabawnie to wtedy wyglądało. Może wejdziemy na pomościk. Popatrzymy troszeczkę na wodę, będą lepsze widoki. No i słuchajcie, co mnie zaskoczyło. W pewnym momencie dwie małolatki przyszły do mnie. Proszę pana, chciałyśmy zapytać, czy muzyka nie jest za głośno, bo pan tutaj łowi ryby, żebyśmy panu ryb nie płoszyli. Powiem wam, naprawdę mnie to zaskoczyło. Mówię, nie no, słuchajcie, wy byliście tutaj przede mną, to ja tutaj przyszedłem, więc muszę to zaakceptować. No chyba, że wam jest za głośno.
No to możecie sobie muzykę przyciszyć. Mi to nie przeszkadza. No słuchajcie, taka jest zasada. Kto pierwszy, ten lepszy. Nie mogę im zakazać słuchać muzyki. Skoro ja tutaj przyszedłem na pomost w trakcie, kiedy już imprezka trwała, mogłem wybrać sobie jakieś inne miejsce. Niekoniecznie musiałem akurat siadać na tym pomoście. Mówię, spokojnie, bawcie się dobrze, mi nie przeszkadza. Aha, no to dobrze, ale powiem wam, zaskoczyło mnie to, że w ogóle przyszło im coś takiego do głowy, że wpadło im do głowy, że być może jest za głośno, że może ryby straszą. Także muszę wam powiedzieć, dosyć dobrze wychowana ta młodzież. Nie było żadnych większych bluzgów, no oprócz refrenów, słuchajcie, niektórych piosenek. No i najwyraźniej te refreny im przypadły bardzo do gustu, ponieważ wszyscy wtedy śpiewali, skakali, dobrze te refreny znali. No i słuchajcie, siedzę sobie tak dalej i nagle przychodzą dwie panny. W ogóle cały czas mnie tam obserwowały, coś szeptały do siebie te małolaty. No już wam kiedyś wspominałem, że u takich małolatek Nygus ma branie, ale nie, żadna nie przyszła, ani żaden koleś i nie, a tego się ma Nygus, czyli nie rozpoznali mnie, albo nie oglądają, a może się wstydzili. W każdym bądź razie w pewnym momencie przychodzi taka blondyneczka z brunetką, ta brunetka młoda, no nie wiem, no oni wszyscy mieli może 15-16 lat, ale naprawdę kilka ładnych, młodych dziewczyn tam było. No i ta blondi, bardziej odważna, miała na zębach te druty takie prostujące. Proszę pana, czy nie miałby pan jednego papierosa dla mojej koleżanki, dla tej ładniejszej, co stała za jej plecami, nie? Ja się tak popatrzyłem na nie. Mówię, a koleżanka ma dowód osobisty? No ta ładniejsza się tak, no i wiecie jak to, mało laty. No ale dobra, mówię, jednego papierosa mogę wam dać, mówię, ale tylko jednego. No i słuchajcie, dałem im tą fajkę, poleciały tam. Od razu słyszałem, ej, daj macha, daj macha, daj macha, daj macha. Tak, wiem, bo zaraz ktoś mnie będzie próbował tutaj w komentarzach umoralniać, że Nygus, nie powinieneś młodym dawać papierosów. No ale słuchajcie, jak spaliły tego papierosa może na 15 osób, bo każdy chciał po machu, no to chyba przeżyły. Tak mi się wydaje. No i później, słuchajcie, jeszcze wleciał do mnie kumpel pod wieczór, bo zobaczył mój samochód zaparkowany. Wleciał, żebyśmy sobie troszkę pogadali. Oni już tą muzykę wyłączyli. No i zaczęli się powoli rozchodzić. I byłem naprawdę bardzo ciekaw, czy zostawią po sobie porządek, czy to wszystko, co przynieśli, te butelki i wszystko, zostawią na stołach i pójdą, ponieważ bardzo często tak się zdarza. No i muszę wam powiedzieć, że byłem miło zaskoczony. Zrobiło się już szaro. Wstałem, poszedłem za potrzebą w krzaczki zrobić siusiu. No i tak się rozejrzałem. Słuchajcie, nawet jednego papierka, nawet jednego kapselka po sobie nie zostawili. Wszystko elegancko uprzątnęli. Zresztą sami widzieliście, bo tamtędy przechodziłem. Aha, no i jeszcze jak ta muzyka leciała głośna, jak przyjechałem, to kilka tych młodych panienek wlazło właśnie na tą wieżę, którą wam pokazałem na początku w filmiku. No i tam tańcowały na tej wieży. Ja siedziałem sobie na tym pomoście. Tutaj obserwowałem ich kocie ruchy. No powiem wam, sympatyczna młodzież, sympatyczne te panny. Przechodziły, to się patrzyły, coś tam szeptały, się uśmiechały.
No kilka takich, powiem wam, wyrośniętych, naprawdę ładnych dziewczyn tam było. Miejmy nadzieję, że będą trzymały fason, że będą dalej o siebie dbały, to będą naprawdę z nich kiedyś fajne, dorosłe kobietki. Nie chciało mi się dzisiaj wędek zabierać, chociaż jest fajnie. Fali praktycznie nie ma. Wiaterek ustał. Mogłem w sumie wędkę zarzucić, ale mamy prawie godzinę 20. Wczoraj nic nie brało i sobie tak pomyślałem, może jutro. Jutro jest środa. Jutro nie mam w planie praktycznie nic. Może jakiś filmik dla was nagrać, troszkę się poopalać, jakieś zakupy. Jutro mam wolne od siłowni. Może na chacie coś porobię, akwarium posprzątam, troszkę odkurzę, podłogę przetrę. Ale generalnie jutro laba i jutro ma być też fajna pogoda. Jakieś małe rybki tutaj przy schodkach pływają. Muszę wam powiedzieć, namnożyło się tego naprawdę. Tego na rybku troszkę tutaj jest. Fajna miejscóweczka, są domki. Ostatnio sporo ludzi tutaj przyjeżdża na weekendy i tak dalej, z rodzinkami. No szkoda, że troszeczkę ten ośrodek podupadł. Kiedyś tutaj, tak jak wam wspominałem, naprawdę bardzo wiele się działo. Idę na duży pomost, może tam zasiądę i coś wam jeszcze nagram. Taki spacerek z wieczorka. Pozdrawiam serdecznie.